Słuchajcie, w związku z tym, że był problem, co mamy zaśpiewać, to stwierdziłyśmy, że nagramy całą playlistę. Ale trochę niżej. A zaczniemy od tego, trochę niżej. Dobra, spoko. Standard dobra. Z racji tego, że w tym roku nie będzie pielgrzymki, to ksiądz przewodnik prosił o jakieś filmiki, to my tutaj też jakiś filmik nagramy. Że w zasadzie powinniśmy się cieszyć, że w tym roku tej pielgrzymki nie ma. W końcu będzie to rok, w którym się nie zmęczymy. Nie będziemy musieli jeść tych dennych pulpetów przez 10 dni. Nie będą nas bolały nogi, będziemy mogli się wyspać. Nie spocimy się. Nie będzie trzeba słuchać przewodnika. I nie opalimy się na farmera. I w ogóle sobie odpoczniemy. Nie będziemy musieli też przez pół roku doprowadzać swoich stóp do porządku. W sumie i tak nam co roku się nie chce na to chodzić, ale jakoś zawsze chodzimy, więc jak już pójdziemy, to pójdziemy, no bo po co wracać do chaty, nie? Trochę szkoda, bo się nie pomodlimy tyle z wami, co pewnie byśmy się pomodlili, gdybyśmy szli. Zgadza się. Ale będziemy się starać uczestniczyć we mszach świętych, w tych konferencjach wszystkich przygotowanych, więc... No, dlatego na przykład teraz, żeby sobie jakoś to wynagrodzić, poszliśmy sobie na spacer. Krótki. Tylko to nam pozostaje. W butach normalnych, więc wszystko spoko. No, coś jeszcze byś chciała powiedzieć, Daga? Nie. No, w zasadzie to w tym roku i tak byśmy w końcu na tą pielgrzymkę nie poszli, a za to pójdziemy za rok, może w trójkę. W trójkę? No. Szczęść Boże, kolejny dzień naszej duchowej pielgrzymki. Dzisiaj ze Skomlina do Szarek idziemy. Dzisiaj powinien być po drodze chrzest. No właśnie, zawsze tak jest na pielgrzymce, że przynajmniej jeden dzień jest taki motyw, taki wątek się przewija, że pada. Coś takiego się dzieje. Musi padać na pielgrzymce. Bez wody, bez deszczu to pielgrzymka jest w jakimś sensie nieudana. Nie jest to przyjemne doświadczenie, no ale w jakimś sensie też potrzebne, ja myślę. Woda, deszcz. No dzisiaj chciałbym, żeby w tym kontekście Ewangelia wybrzmiała, żeby się woda pojawiła w Ewangelii. Może nas to czegoś dzisiaj nauczy. Więc posłuchajmy teraz Ewangelii, w której jest bardzo dużo wody. Bardzo też to jest pouczająca Ewangelia. Najpierw jej posłuchajmy. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Rozdział 14, wersety od 22 do 33. Zaraz też przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: odwagi, ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr: Panie,
jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł, przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi, krocząc po wodzie, przyszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął, Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc, czemu zwątpiłeś małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc, prawdziwie jesteś Synem Bożym. Ta Ewangelia pokazuje nam oczywiście to nadprzyrodzone zjawisko, jakim jest chodzenie po wodzie, chodzenie po morzu przez Pana Jezusa i też przez Jego ucznia, przez świętego Piotra. Samo w sobie to zjawisko jest wyjątkowe, nadprzyrodzone, oczywiście nie mamy co do tego żadnych wątpliwości, ale zastanawiający i tutaj może istotny jest jeden szczegół, który warto zwrócić uwagę, że Pan Jezus jednak tego wzburzonego morza nie ucisza, nie ułatwia właśnie tego chodzenia po wodzie, które samo w sobie już jest wystarczająco trudne, tylko Pan Jezus uczy swojego ucznia przejść po wzburzonym morzu. Pewnie po spokojnym, łagodnym byłoby nawet całkiem łatwo, natomiast mu chodzić po wzburzonym jest jeszcze trudniej i właśnie tego uczy Pan Jezus swojego ucznia, Piotra, no i też właśnie nas, że Jezus nie ułatwia naszego skomplikowanego życia być może, nie? Właśnie jak to się do naszego życia też odnosi? To sobie zadajmy to dzisiaj pytanie, nie? Że Jezus nie pozbywa się wszystkich tak problemów od razu, tak jakbyśmy my może chcieli. Tego nas uczy też ta Ewangelia. Jezus pokazuje, jak nad nimi przejść. To, że nie uciszył tego morza, nie uspokoił go, tylko powiedział, przyjdź do mnie, patrz na mnie. Idź mimo tych fal, które widzisz wokół siebie. I one nie kończą się, one się nie jakoś nie uspokajają. One dalej są. I że to nie powoduje, że Piotr nie może po tej wodzie chodzić. To nie o fale tutaj chodzi tak naprawdę. Czy one są spokojne, czy to może jest zburzone. Tylko o tą relację, jaka jest między Piotrem, a między uczniem. Między Piotrem a Jezusem. Nie? Co jest między nimi? Jak między nimi jest ta więź, to chociażby wokół były jakieś wzburzone fale, no to on do niego przyjdzie, to one nie będą jemu przeszkadzały, nie będą jakimś problemem. Problemem jest jak ta komunikacja między Jezusem a uczniem, między Jezusem a Piotrem się zakłóca. O tym też jest właśnie ta Ewangelia, o tym jaka jest nasza więź z Jezusem. Jak to się ma w takim razie do naszego życia duchowego? Co to o naszym życiu duchowym, o naszej walce, o naszej pracy nad sobą, co to nam w takim razie mówi? Zadajmy sobie też to pytanie dzisiaj. Na pielgrzymce można się dużo o sobie dowiedzieć. Ja na przykład przed chwilą się dowiedziałem o sobie, że jestem no-life'em. Tak to się nazywa podobno. No-life. Ponieważ nie znałem takiej piosenki tego Dawida Podsiadło. Nie ma fal. Tak jest tytuł tej piosenki. Ta piosenka w taki luźny co prawda sposób, ale koresponduje z tym, o czym dzisiaj mówimy. O czym jest mowa w tej dzisiejszej Ewangelii. Zwłaszcza w refrenie może w tej piosence. Taki jest luźny komentarz do tego. Bo my byśmy tak chcieli, żeby nie było fal, to znaczy, żeby właśnie nie mieć żadnych problemów, z niczym się nie musieć zmagać, żeby właśnie to morze, po którym chodzi święty Piotr, było uciszone, żeby tak samo w naszym życiu było. Żeby zawsze mieć święty spokój, nie mieć jakiegoś napięcia takiego w relacjach z ludźmi, nie mieć też takich trudności w pracy nad sobą, żeby mieć po prostu święty spokój. A tak Pan Jezus nie działa, jak się okazuje, tak wynika z tej dzisiejszej Ewangelii, że On nie ucisza tych fal, tylko że On nas przez nie przeprowadza. Nie chodzi o to w pracy nad sobą, to byłby wniosek istotny dzisiaj, żeby się grzechów na przykład pozbyć zupełnie raz na zawsze, bo tego się nie da zrobić. Raz na zawsze już mieć święty spokój, nie? Chodzi o to, żeby na bieżąco grzechów się pozbywać mocą Jezusa Chrystusa, że On nas przeprowadza przez trudne doświadczenia. Nie powoduje, że ich nagle nie ma, że one znikają, tylko że nas przez nie uczy nas przez nie przeprowadzić, przejść. Tak samo myślę, że z tą zarazą też jest, że też cała ta epidemia też nie było tak, że nagle po prostu zniknęła i święty spokój, tylko że Pan Bóg nas przez nią przeprowadził. Tak samo nas przeprowadza, wyprowadza nas z grzechów. Nie będzie takiej sytuacji, że nagle usiądziemy i powiemy sobie, że już nie mamy się z czym zmagać, nad czym pracować i że grzechów już nie mamy żadnych. Będziemy mieli taką świadomość, tylko coraz głębszą i rozwój w wierze na tym polega, że człowiek ma świadomość, że coraz bardziej i coraz więcej Jezus go uczy, jak nad tymi grzechami, które ma, jak nad nimi przechodzić, jak z nich wychodzić, że mocą Jezusa z nich wychodzimy.
że nie będziemy w swoich grzechach tonąć, tylko że będziemy nad nimi przechodzić. Jezus nas tego nauczy. Tylko trzeba patrzeć na Jezusa ciągle, mieć Go ciągle przed oczami. Z nieświętego spokoju, nie takiego słodkiego, dobrego, cudownego, bezproblemowego życia. Nie o to tu chodzi. Nie takiego życia pragnijmy i nie tego chciejmy od Jezusa, tylko tego, żeby nas uczył i przeprowadzał przez trudne doświadczenia również. Nie? Myślę, że pielgrzymka też nas tego uczy. Nie? Jak jest kryzys, taki trudny moment, właśnie on przychodzi i on mija. To jest też cały urok pielgrzymki. Nie, nie że po prostu nie przychodzi kryzys i w ogóle jest super, nie? Tylko że on mija. No. To tyle. Idźmy dalej w takim razie. Kończy się kolejny dzień pielgrzymki. To zakończenie zawsze jest takie inne i takie trochę dziwne. Ten dzień, w którym nocujemy w Szarkach, w Zajączkach, bo tu w sumie kilka jest tych noclegów w różnych miejscowościach. Nie ma tu kościoła na koniec, więc dlatego to jest trochę tak, po prostu idziemy i kończy się przy przystanku autobusowym, no ale i tak bywa. Więc to zakończenie też dzisiaj trochę takie inne niż zawsze. Kolejny dzień pielgrzymkowy, no i naszego duchowego pielgrzymowania też kolejny dzień kończymy. Dzień, w którym właśnie powinien być chrzest dzisiaj, to jest też chyba istotne, żeby to wybrzmiało. Dzisiaj powinien być chrzest, czyli powinniśmy jakoś tak pięknie, uroczyście włączyć pielgrzymów, nowych pielgrzymów grupy 21. To jest trochę taki zabawowy sposób ich włączyć do naszej wspólnoty. Tego się, wiecie, trochę boję, że właśnie niestety to, że nie będzie w tym roku pielgrzymki w takim realnym wymiarze, spowoduje, że za rok będzie nas jednak dużo mniej, ponieważ nie będzie właśnie tych tegorocznych, pierwszorocznych. Mam nadzieję, że tak się nie stanie, że Pan Bóg właśnie taki cud wydarzy i że te fale wzburzone, a ten cały koronawirus to są trochę takie wzburzone fale, po jakich musi dryfować też i pielgrzymka, że one nie spowodują, że nasza pielgrzymka zatonie, nie daj Boże, tylko że po prostu nad tym przejdziemy. Że też ta Ewangelia się spełni, jeśli chodzi o pielgrzymkę. Że to, że w tym roku nikogo nie ochrzcimy, nie włączymy do pielgrzymki, nie spowoduje, że za rok będziemy po prostu sami chodzić, nie? Że za rok też po prostu przyjdą nowi. O to wychodziło. Że będziemy mieli kogo ochrzcić. No dobrze, więc na koniec po raz kolejny wszystkich pozdrawiam, wszystkich pielgrzymów grupy 21. I po raz kolejny Was serdecznie, gorąco do tego namawiam, żebyście się dzisiaj pomodlili, żebyście dzisiaj odmówili różaniec, mówili koronkę do Bożego Miłosierdzia, jakieś inne modlitwy pielgrzymkowe odmówili, ale przede wszystkim, żebyście poszli na mszę świętą do swojego kościoła parafialnego albo do jakiegokolwiek innego. Pamiętajcie, że to jest najważniejsze w tym naszym duchowym, codziennym pielgrzymowaniu. Że tu nie chodzi tylko o to, żeby te filmy oglądać, ale żeby one nas też do sakramentów doprowadziły, do spotkania z Jezusem w Najświętszej Eucharystii. Wtedy to całe nasze kręcenie tutaj, nasze pielgrzymowanie, nasze jeżdżenie, moje jeżdżenie tutaj od tego miejsca jednego do drugiego wtedy w ogóle ma jakikolwiek sens. No dobrze, to chyba wszystko, co miałem do powiedzenia na dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie raz jeszcze. Dobrej nocy, do zobaczenia. Jutro, jak świat się nie skończy i dożyjemy, to się znowu spotkamy. To mówiłem ja, Daniel trochę lepszy, ksiądz katolicki, przewodnik grupy 21. Szczęść Boże! Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Ben moi je me porte très bien. Ben moi je me nomme Joachim. J'aimerais juste vous présenter mon expérience passée en 2019 au pèlerinage de Chasnogora avec le groupe 21. Ben je vous assure, ce groupe est magnifique. Ben pour des personnes qui hésitent participer à ce groupe, ben n'hésitez pas. Ce groupe est merveilleux, je ne sais pas comment le qualifier. Alors, étant nouveau, un pèlerinage religieux en Pologne, ben je me disais que j'allais me sentir seul dans mon coin. Mais non, pas du tout. Tout le monde était prêt à t'aider. Tout le monde était prêt à t'aider, toute personne qui éventuellement avait besoin de l'aide. Et puis moi je me disais, ben si le monde était comme ça, nous n'aurons pas de problème, nous pouvons vivre en paix sans se soucier de quoi que ce soit, parce que cet amour est imaginable. Ben comme je ne peux pas tout relater en une, deux minutes,
c'était juste une petite expérience que j'allais partager avec vous. Ben, à toute personne qui hésite à participer au pèlerinage, ben, n'hésitez pas. N'hésitez pas du tout. Venez. Vous n'allez pas vous sentir seul. Vous allez vous sentir comme à la maison. Et que la paix du Christ soit avec vous. Au revoir. Sielan Song pozdrawia ze słonecznego Sielankowa. Part 3. Dzień dobry, a ja w prawo.